Zmarła Zofia Krubońska, bohaterka walki podziemnej. To ona organizowała łączność radiową podziemnego państwa polskiego z rządem w Londynie. Zdarzało się, że w momentach zagrożenia połykała zaszyfrowane meldunki. To dzięki tym meldunkom wiedziano o likwidacji getta, rakietach V1 i V2, o życiu podziemnego państwa. Nie było innego państwa podziemnego w żadnym z okupowanych krajów. Była żoną Stefana Korbońskiego, szefa kierownictwa walki cywilnej Armii Krajowej. Te lata wszystkie spędziłam u boku swojego męża. W 1945 roku oboje zostali aresztowani przez NKWD. Zwolniono ich po utworzeniu rządu tymczasowego ze Stanisławem Mikołajczykiem. Potajemnie przez Szwecję wyjechali do Stanów Zjednoczonych. Tam 11 lat temu zmarł jej mąż Stefan Korboński. Całe swoje dorosłe życie oddali Polsce. Zofia Korbońska miała 95 lat. Leszek Piotrowski, poseł, senator, wiceminister sprawiedliwości w rządzie Jerzego Buzka. W PRL bronił opozycjonistów, w stanie wojennym internowany. Uczestniczył w obradach Okrągłego Stołu. Budził nieustanne zainteresowanie mediów, bo występował w sprawach przeciwko generałom Kiszczakowi i Jaruzelskiemu. Krytykował kolejne rządy za nieudolność w tworzeniu prawa. Kontrowersyjne wypowiedzi przysparzały mu wrogów wśród polityków. Ostatnio był pełnomocnikiem rodziny Barbary Blidy. Leszek Piotrowski zmarł 2 marca. Tadeusz de Virion wśród prawników cieszył się olbrzymim autorytetem. Bronił w najgłośniejszych polskich procesach. W czasach PRL-u reprezentował skazanego na śmierć w tzw. aferze mięsnej Stanisława Wawrzeckiego. Potem bronił opozycjonistów. Trzeba używać argumentów, w które się wierzy. Argumentów, które są intelektualnie uzasadnione, emocjonalnie dają wyraz wiary mówiącego. Był członkiem Trybunału Stanu. Miał 84 lata.